Hej ekipa, witam was serdecznie, Staniem, witam was ponownie w Frostpunk. Ostatnio się zatrzymaliśmy dosyć w niewdzięcznym miejscu, gdzie nasze niezadowolenie dosiąga niezbyt dobrego poziomu. To jest mega, to jest pierwsza zła wiadomość. Druga, mają mnóstwo roszczeń, a trzecia, całkowicie nas odcięli od dostaw jedzenia. Nie wiem, co to będzie z nami, nie wiem, gdzie jest tak naprawdę szansa na pozyskanie czegokolwiek. Jedzenie wprawdzie jedzie teraz, mam za 4 godziny, będzie dostawa jedzenia, super wiadomość to jest dla mnie. Kuchnia pracuje, żeby tylko przetwarzało jedzenie. Mam nadzieję, że coś tam jeszcze się uda wygotować. Natomiast tak, jeżeli chodzi o naszych tutaj zwiadowców, mamy Hot Springs, czyli za jedną godzinę dojdzie zwiadowca do miejsca zwane Hot Springs. Tutaj ci dojdą do też wieczna plaża, może nawet to jest druga osada, co by mnie bardzo uratowało. I zobaczymy, gdzie tak naprawdę nas doprowadzi. A póki co też buduję tutaj sobie tartak, bo drewna, jeszcze raz drewna. Więc nie przedłużamy, zaczynamy kolejne przygody z Frostpunkiem. Pamiętajcie, jeżeli wam się odcinek będzie podobał, zapraszam was do łapkowania, subskrypcji, do polecenia. Ogrzejmy tymi ciepłymi łapkami naszych pracowników, aby tutaj byli zadowoleni i nie marzli tak, zwłaszcza, że słuchajcie, idzie ochłodzenie po raz kolejny. Co mamy? Zimne domy. Kapitanie, część mieszkańców jest niezaspokojona niską temperaturą w domach, zwracając uwagę w domach. Przepraszam, oni mają w namioty. No ale niech będzie. Niech będzie, że myślą, że to są domy. Pamiętajcie. Nie rozbudzajmy nadziei. Zwracajmy uwagę całkiem rozsądnie, że w takich warunkach łatwo zachorować. Proszę, żebyś zajął się tą sprawą. Ogrzejmy część domów. 6 domów, tutaj mam wszystkie domy. Przez 2 dni. O nie, potem trzymać się poprzez dwa dni. Ogrzeć wychłodzone domy, a potem utrzymać się poprzez 2 dni. A tutaj jest zwolnienie nieznacznie wzrośnie. Dajmy im złudną nadzieję, że coś tam będzie działało. Znośnie, serio, wy chcecie znośnie? O, i to tylko 2 dni na to. Nie wiem, jak wam mam dać 2 dni, zwłaszcza, że tu idzie ochłodzenie. No, ale macie dziwne pomysły. Zwiadowcy tutaj do Hot Springs, co mi to daje? Niewielka osada zbudowana pod osłoną skał, w której żyje kilkadziesiąt osób. Składa się z kilku solidnych budynków i 2 dużych cieplarni ogrzewanych gorącymi źródłami. No to ci to się urządzili. Zbadajmy to. Witam was, dar życia. Osada stanowi enklawę życia skupioną wokół kilku gorących źródeł. Jej mieszkańcy przybyli tu z miasta, które przetrwało wielką zamieć. Dzięki pomocy innym wielkiemu miasta, gdy śnieżyca zminęła niewielką grupę, postanowiła spróbować szczęścia osobno, zabrawszy ze sobą nasiona i sadzonki. Po wielu niepowodzeniach trafiła do właśnie miejsca, mieszkańcy zbudowali tu ciepłe i posadnie nasiona, by przekazywać dar życia. Och, to dobra wiadomość. W geście życzliwości wręczyli nam trochę jedzenia i powiedzieli, że chętnie dadzą nam go więcej w zamian za pomoc w rozwoju tej osady. Tak, super, brawo, dziękuję, świetna, to jest bardzo dobra wiadomość, to jest świetna wiadomość. Rewelacja, rewelacja wręcz. Świetnie, dobrze, w takim razie wyślij oddział budowlany, żeby zbudować placówkę handlową. O tak, dobra, wiecie co, to my wracamy od razu i nam potrzeba jedzenia. Ile mamy? 32 sztuki jedzenia, dobra, wracamy. I tutaj mamy wyślij oddział budowlany, żeby zbudować placówkę. Ciekawy jestem, jak możemy to zrobić. Sprawa temperatura w domach, tak, zapewni miejsce dla zmarłych, nakarm wszystkich głodnych, tak. Stwórz oddział budowlany w placówce transportowej, załóż placówkę modową w Hot Springs. O tak. W placówce transportowej. Czyli tutaj mamy oddział budowlany, jednostki, oddział budowlany drewna mamy ile, przepraszam? 50 stali, 10 robotników. No to powiem wam szczerze, że da radę to ogarnąć, więc trzeba będzie tam do nich wysłać. Zdecydowanie tak, i tam widzę, że już są kolejne rzeczy. Nie, to jest ostatnie miejsce z tych, więc warto się wrócić i teraz popadać w te tereny. No i mam nadzieję, że tutaj będzie drugi obóz, takie bliskie obozy. Mile to jedzenie. Tak, jedzenie, 2 razy jedzenie. Tutaj dostaniemy troszkę jedzenia i tutaj dostajemy jeszcze troszkę jedzenia. Zobaczymy, jak się rozwinie. Tutaj wydobywam stal, bo i może mi się uda troszkę jedzeniem nadreperować. Fajnie by to było, naprawdę byłoby to rewelacyjna informacja dla nas. Tylko martwi mnie to ochłodzenie, naprawdę to chłodzenie. Zobaczymy. Tutaj buduję baraki, żeby nie było, tu już jest do przodu. I z surowcami, retorta, chyba tarta, faktycznie połączenie zespołu robotników trzeba będzie ruszyć, bo mi się wydaje, że to będzie najlepsze. Eksploza, przemysł, ogrzewanie, chyba że koksowniki, ale spróbuję, żeby szybciej wydobywali i to, więc może faktycznie mniejsza wydajność? Czy ja wiem? Zawsze to jednak coś by z tego było. Zobaczymy, zobaczymy. Póki co przyspieszamy. Handel's Hot Springs. Skoro znaleźliśmy obiecane źródło pożywienia, powinniśmy stworzyć w placówce transportowej oddział budowlany. Tak, tak. I wysłać go do Hot Springs, by zbywać stałą placówkę handlową. Zgadza się.
Więc na pewno sobie. Wyślijmy do Hot Spring obudowany i zacznijmy handlować. Cudownie znajdzie sodem, która będzie nam spodobać jedzenie. Tak, zgadza się. Wykopano dłuna ciała, też jest. Kolejna dobra wiadomość. No to początek względnie w porządku. Bywały gorsze. Teraz jest mam czas wolny, 21. Jedzenie niedługo do nas dotrze, za ile? Za chwilkę. Za chwilkę do nas dotrze jedzenie, więc wiecie co, mógłbym to odpalić, ale znowu niezadowolenie wzrośnie. I najgorsze mi to boli, że oni dostaną surową żywność, to zaczną ją jeść. No ja się boję, jak zresztą sami zobaczycie zaraz. Opisałem, że tak się to skończy. Tutaj mamy wysyłki, drewna i jedzenia, więc spoko. Na razie jest w takim razie z nimi. Nie będę bardzo chciał pracować, bo to wiecie, jednak to jest dla mnie słabe interes. Ale tutaj mam 50 sztuk stali. To jest dużo. 50 sztuk drewna to jest też sporo, no ale jesteśmy w stanie to zrobić. I faktycznie ja ich tu zrobię. Mamy 10 robotników wolnych? 8. No, coś się ogarnie. Coś się ogarnie, nie ma problemu. Tutaj liczba ciał na razie 0. Wyciągnie się prawdopodobnie stąd kilku robotników i się to wszystko pogarnia. Póki co, wiecie co, ja tutaj też nie potrzebuję, to grzeję, bo ja tak grzeję te miejsca, tutaj jeszcze grzeję, bo tu pracują, spoko. Tu pracują, czterech lekarzy, jest spoko, do ogarnięcia. Jak tam z pacjentami? Tu mamy 3, dobrze, tutaj mamy 6 godzin, jest dobrze i tutaj jest ok, ale ta zmniejszona temperatura będzie mi bardzo, bardzo bolała, coś czuję. Dobra, przyspieszamy w takim razie. Hot Springs, dobra wiadomość. To jest bardzo, bardzo dobra wiadomość, że udało nam się ogarnąć. Okej, okay, dostawa gotowa z wysyłki. A, czy możemy wysyłać do Londynu? Proszę, macie to i nie marudźcie, że jest w stanie zły. Bo wtedy mamy kolejną dostawę jedzenia za ile? Za 12 godzin. Mamy 30 sztuk jedzenia i zobaczymy, czy to te sztuce, to jedzenie nam wytrzyma do poranka, jak kuchnię tworzą. Jestem ogromnie tego ciekaw, czy jesteśmy w stanie to wygenerować. Czy jednak rzucą się na tą surową żywność? Mam nadzieję, że nie. Bo czekam tylko na tą kuchnię. Wiadomo, to jest to, że muszę to odpalić. Jeden chorujący. Tutaj mamy. Okej. Okay. Tutaj 28 stali, 80. Już mogę? 20? Ile tam potrzeba? 50 stali. 50 stali, więc zaraz będzie to ogarnięte. Zaraz wyślemy tam budowlanych. Mam nadzieję, że to naprawdę nam wypali. To byłoby dobry interes. 36. 44, zaraz to będzie, słuchajcie, zaraz będziemy mieć tych ludzi, więc tutaj stąd zabieram 2, tu mamy komplet na drzewie, na tartaku, więc spoko. 44, 52, dobra, nie przedłużam, ja to robię, tworzymy. Nasz obóz wypadowy przysłano nas tu z Nowego Londynu, żeby pozyskać zasoby ze starego magazynu wojskowego. I tutaj wysyłam w takim razie. Przybycie za 16 godzin, ci przybędą za ile? Za 20 godzin, o. Jest dobrze, mam nadzieję. Niebezpieczeństwo głodu, no to mamy jeszcze osoby, które głodują. I zbadajmy te tereny, wieczna plaża. I mamy złudne nadzieje. Dotyko utworzone przez gwałtowne wiatry zagłębienie siejące nagłe skały. Jedno z najbardziej uderzających świadectw potężnej siły natury, wyzwolonych przez wielką zamieć. Tesla City i zniszczony Drendron. Tesla City. Kto by pomyślał, że Tesla przetrwa? Nasze mapy wskazują, że znajdują się tam kiedyś dumne Tesla City. Sprawdzę, co się na nim stało. A wiecie co? A z chęcią sprawdzimy, więc lecimy 17 godzin, sprawdźmy. Tu mamy 15 godzin budowlanych, spoko, nawet mi się to podoba. Dobra, w takim razie ogarniamy to lepiej, bo tutaj inżynierowie pracują nad domami. No i co? Na razie stali nie mamy, więc na razie Londynie się, tak powiem, smoka w nos nie dostarczamy, postaramy się zadbać o stosunki tutaj. Ile jeszcze musimy tego przycierpieć? Tyle, ile trzeba. Szłoby nam dużo lepiej, gdyby u władzy był ktoś rozsądny. Te, już mi się obrywa. Jeszcze brakuje, żeby mnie wygnali, no to wtedy będzie już pozamiatane. Choć tak, nie mają na razie tego szubienica, nic takiego, więc może mi się upiecze. Może. Póki co jednak, dobra, przyspieszamy. 18, już gotowanie, dobrze, rośnie, dobrze, nakarmimy głodnych, więc jest dobrze, kuchnia pracuje. Mamy przetwarzanie jakie? Zasobów? 4 razy wnościowe z 2. To jest ok, ale zimno, słuchajcie, zimno znowu, nie, znowu zimno. Jak nie lubię zimno, tutaj ogrzałam na full, tutaj podgrzejmy.
Tutaj też ogrzałem, no jest zimno i to jest najgorsze, że tutaj nie jestem w stanie nic więcej zrobić. Nadal mamy głodnych, głodujących, mam nadzieję, że ta dostawa, za którą mi przyniosą 16 godzin, a tutaj będę miał dostawę za 3 godziny, powinny nas urządzić, że damy radę. Mamy 10 godzin, tutaj mamy 3 godziny, tutaj mamy 12, 16, mam nadzieję, że to jakoś ogarniemy, bo brakuje nam po prostu wszystkiego, zobaczymy jak to tam wypali. I sądzę, że trzeba będzie troszkę inżynierów stąd zabrać, bo chyba na razie nie mamy nic więcej. 414 stali, węgla, przepraszam, 36 drewna. No to powiem wam, niewesoło tu się robi. Niewesoło. Zobaczymy jak to... Jestem tylko jednego ciekaw. Barak, budowanie zakończone. Dobra, sprawdźmy co tam w tartaku. I połączenie zespołu robotników. Pozwala robotnikom magazynem wojskowym wydobywać 1/3 stal i rdzenie parowe, jednak z mniejszą wydajnością. Zastanawiam się, co będzie słuszne, czy może pójść w to. A tu jest 75 drewna. Młot węglowy, szybsze gromadzenie zasobów, to nie. Eksploracja, nie. Ogrzewanie, koksownik. Wielkiego ogrzewania strefa, możemy 3 jednostki węgla na godzinę. Spoko, ale chyba nie do końca. Tutaj mamy wszystko. No nie wiem, nie wiem, powiem wam, że tutaj mnie interesuje. Chciałbym to odkryć, w tym kierunku iść, więc tutaj tylko na to mnie nie stać. Retorta. Pozwala budować retortę, wykorzystuje wysoką temperaturę, by zmienić 70 jednostek drewna na 180 jednostek węgla. Przepraszam, ale nic mi to nie da. Młot węglowy wypływa węgiel na powierzchnię. W ciągu dnia robię tworzy hałę, maksymalnie 400, dość dużo zezwolenia dwóch baraków. Wiecie co, zbudujmy to. Za 10 sztuk drewna, młot węglowy, pamiętam z 31 wersji Frostpunka bez DLC, że młot węglowy był naprawdę potężny. Dobra, czekamy na jedzenie. Co z tym jedzeniem? Gdzie to jedzenie? Dawać mi to jedzenie. Jedna godzina. Dobra, możemy domy budować. Dobrze, upgrade, więc baraki ocieplamy. Spróbujmy. 33, 26, no to będzie wam... Ojej, no i teraz mam zagwozdkę. Czy faktycznie, czy spróbować z tym jedzeniem? Nie wiem, powinno się udać. Spróbujmy zbudować chociaż dwa domy. Ale to będzie tak. Mamy jeden dzień. Jeden dzień. Ile godzin? 9 godzin. No to może być mega ciężko w takim razie, żeby to ogarnąć. Ale próbujmy chociaż troszkę tymi domami nadreperować całą sytuację. Jeszcze 10 godzin tutaj. 14, 10 godzin tam. Dobra, przyspieszamy, nie mamy czasu czekać. Mamy 48, ochaj, już spadł głód, super, ale mamy 19 najedzonych. Dostawa dotarła, ale to i tak za mało. To jest nadal za mało. Ja tutaj tego jedzenia zdecydowanie więcej potrzebuję. Mamy 48, 19 najedzonych. Dobra, tu dostaniemy po głowie. Mamy 6 godzin, 5 godzin, a ten dotrze za 11 godzin. Kurczę, no tak niedużo brakuje, ja bym wam dał to jedzenie. Naprawdę, 32 sztuk jedzenia, to będziecie mega zwolni. Nie bądźcie źli na mnie, ja was proszę, nie bijcie mnie. Tylko nie wyrzucajcie mnie z miasta. Dobra, budujemy kolejne domy. O, nawet nas stać na więcej. To w takim razie te domy buduję. Mamy 10? Nie, nie mamy teraz robotników wcale. To jest najciekawsze, że ja nie mam teraz robotników wcale do tutaj budowy. I to jest najciekawsze w tym wszystkim. Dobrze, zbieramy na razie zasoby. Tutaj wydobywają 5,8. Spoko, tutaj brakuje mi 50 sztuk drewna. Więc trzeba też z tej jednostki drewna zbierać. Drewno wydobywa się, spoko. I to jest chyba bezpośrednio trafiane do magazynu, takie mam wrażenie. Jest spoko, tutaj wytniemy wszystkie drzewa i później przełączymy się na tą stronę tutaj z tych drzew. A, całkiem sporo. Zasoby. Tartak, patrzcie, tutaj się zbudować. O, nawet w tym miejscu. Właśnie, tu zlikwidujemy te drzewa, więc tutaj, o, tutaj jak będzie idealne, ale tu wytnę te drzewa. Tu trzeba będzie jakoś się zbudować. W tym miejscu, żeby blisko drogi i powoli, powoli, po kawałku będziemy wyciągać. Ogólnie, jeżeli chodzi o zasoby, także tutaj mamy możliwość wydobywania węgla, więc spoko, zadowolony będę. Tu są jakieś zasoby jeszcze? Tu jest drewno! What? Proszę mi tu iść. Ja teraz się zorientowałem, że tu jeszcze mam zasoby. Czujecie to? Tyle drewna. Choć dobra, przepraszam, tu jest mega zimno, to nie. Tym razem nie. Udało wam się, upiekło wam się. Ale nie, taki fail, serio, to ja tu w ogóle tego nie widziałem. I moi robotnicy stali, nic nie robili, słuchajcie, to jest najgorsze. Dobra, i uwaga, dostajemy po głowie. Okej, młot węglowy ma, super. Młot węglowy możemy wydobywać
A w dowolnym miejscu możemy go postawić? Tak? Tak na to wychodzi, że młoty węglowe działają gdziekolwiek. Brak przestrzeni ulicy, czyli młoty węglowe. A, ciekawe. Myślałem, że one muszą stać tu. To nawet lepiej, bo możemy sobie zbudować młot węglowy tutaj w zasobach, gdzie będzie, albo na przykład tu, koło tartaku. O, tu sobie na przykład zbudować. Więc tutaj to i tak jest ciasno, więc pomyślimy o tym w przyszłości. Póki co mamy zasobów drewna, młot węglowy. Teraz tak nie mamy komu tego dać, więc ogarniamy kolejne technologie. Przyrządy. 75 drewna. Szybsze gromadzenie zasobów. 10. Zróbmy to. Niech będzie. Niech będzie moja strata. 10%. Bo będziemy tutaj stąd rozwijać kolejne. Duży skład zasobów i ogrzewanie baraków właśnie. Tutaj to ogrzewanie w przyszłości. Więc na razie to robię to. Przecież mało razy żywnościowych dostaliśmy po głowie. Uwaga, patrzcie jak leci. No tak. Tego się można było spodziewać. Mieszkańcy, kolejne baraki. Stawiamy tutaj. I jeszcze... Jakie zasoby w ogóle baraki mają? 20 drewna, 10 stali. Interesujące. To ja skąd mam tyle drewna, że mogę postawić kolejne? A koszt 12 drewna. A, 12... Interesujące. Dobra, w to mi graj. Dobra, upgrade. Budujemy, bo to żeby nie marznąć. Zwłaszcza, że okej, jedzenie za 4 godziny będzie. Super, mam jeszcze kolejnych głodujących, najgorzej. 59 domów bezdomnych, no ale to już budujemy. Tutaj warsztaty przestały pracować, dobrze. Co tam było ogrzewane, żeby nie palić węgla niepotrzebnie? Tutaj pracują, nie pracują, także więc też wyłączamy i spoko. Hot Springs, oddział budowlany od dotarł na miejsce. Mamy. Wybuduj placówkę handlową. I zbudowaliśmy. Super, dobrze nawiązane. Liczba ludności 35, przychylność średnia, relacje neutralni. Dobrze, i teraz jak mogę z wami handlować? To jest dobre pytanie. A ja tych chyba ludzi straciłem, tak? Tak? Poczekajcie. Ja tych ludzi straciłem. Interesujące. Dlaczego ja ich straciłem? Czy ktoś mi to wyjaśni? Niezależna żywność. Szefie, ma naszych ludzi ucieszyło pozyskanie żywności od dosady Hot Spring. Być może będziemy musieli jej jakoś odwdzięczyć, ale sami ustalimy zasady. Właśnie, sami ustalamy zasady. Dowiedzmy się, co teraz tutaj się dzieje. Hot Spring. Dzień dobry, wasi ludzie świetnie się spisali, tak szybko zakładając placówkę handlową. Teraz możemy zacząć sobie pomagać. Wysyłamy naszą nadwyżkę żywności. Będziemy mogli przekazywać więcej, jeśli otrzymamy od was zasoby niezbędne do rozbudowy naszej osady. Będziemy wdzięczni, jeśli pomożecie nam też poprawić nasze warunki mieszkaniowe i opiekę zdrowotną. O! Jeszcze jedna sprawa. Obóz 11, miło was słyszeć, o czym chcecie porozmawiać. Pojawiły się problemy, możecie nam pomóc? Jakie problemy? Potrzebujemy nieco żywności, nieco drewna, nieco stali. O, stal? Mieszka z tym. Okej, zobaczmy, czy 11... 60 sztuk jedzenia! To mnie urządziło. Dobrze. To jest lepsze. To jest w takim razie w porządku. Tutaj mamy 22 godziny. No tego nie zdążę też zrobić, ale przynajmniej... Przynajmniej, słuchajcie, urządzamy się do przodu. Okej, jedzenie za 3 godziny, za 22 minuty tamto. Dobrze, to jest dobra wiadomość. Wydawcy tutaj do miasta Tesla City. Dobrze, dowiedzmy się, co tam u Tesli słychać. Zgadza się, to było tu kiedyś... było tu kiedyś Tesla City. Trwałe, milczące świadectwo ludzkiej technologii, dumy oraz siła przyrody. Zbadajmy to. Miasto szczurów. Niedobrze brzmi. Oj, niedobrze. To założone przez genialnego wynalazcę miasto, niegdyś chronione pewnego rodzaju elektryczną kopułą, popadło w całkowitą ruinę. Najcenniejsze zasoby zostały zabrane przez wielką zamiecią, a teraz po ulicach krążą tylko stada wygłodniałych szczurów. Być może warto jeszcze raz przeszukać to miejsce, ale powinniśmy uważać. I to nie tylko na gryzonie. Ruiny wydają się być niebezpieczne. No i teraz takie pytanie, napiszcie mi w komentarzach, co byście wy zrobili, czy przeszukujemy ruiny, dostajemy fajne zasoby, nawet bardzo fajne, patrzcie, jedzenie, stal, połowę stali byśmy wykorzystali na pewno, jak nie więcej, a opuszczając nie dostajemy nic. Ja osobiście zaryzykuję, zobaczę jaki będzie tego rezultat. Musieliśmy spróbować, mieliśmy szczęście.
powiem wam, miałem ciary. Miałem ciary, bo jakbym stracił tych ludzi, to już straciłem na robotników tam, w tamtym mieście. Ale się powiodło. Przetrwaliśmy i udało nam się znaleźć cenne zasoby. Oj tak, zamykamy w takim razie, dziękuję. I teraz tak, Lustrzane Jezioro, może. Zniszczony Drendron, może, ale póki co wracamy do obozu 11, bo mamy jedzenie i mamy całkiem sporo zasobów. Ja wiem, że wydłużam tą podróż moich zwiadowców, ale nie, te zasoby muszą jak najszybciej do nas trafić. Zdecydowanie tak. Dobra, przetwarzamy, słuchajcie, jest dobrze, kolejne domy rosną, mam nadzieję, że to będzie troszkę szybciej, ale póki co lecimy dalej. Najgorzej mi to jedzenie boli, no naprawdę ten głód, ale jeżeli faktycznie to jedzenie do nas będzie tak trafiać, to jestem szczęśliwy człowiek. Jedzenie będzie trafiało do za 9 godzin? Szybko te 9 godzin nam trafi. Powiem wam, jestem zadowolony, więc nadwyżki będą nam wysyłać, więc w sumie warto było ile przeznaczyć 10 robotników, żeby jedzenie mieć. Zwłaszcza, że będziemy mieć mniej mordeczek do wykarmienia dzięki temu też. I tak, no to jest dobrze, ogólnie jest w porządku. Dobra, tutaj wydobywamy co? Wydobywamy stal. Tutaj inżynierowie badają szybsze gromadzenie zasobów, dobrze. A tutaj będziemy budować młot. Tylko nie będzie w sumie bardzo teraz komu pracować, bo wszystkich ludzi zagadnąłem tutaj. Chyba, że tu się skończy. Mamy 80 tylko węgla, tutaj tartak na razie sobie radzi. Dobrze. No i ocieplenie będzie jutro. Dwa poziomy. No, przyznaję, że Londyn nas zawiódł. Administracja z Londynem nie chce mi się gadać, bo to jest to, co nam zrobi, to jest mega chamstwo i w ogóle. No, chociaż 10 sztuk jedzenia jakby nam wysyłali. Zwiadowcy oddział bezpiecznie wrócił do miasta. Mamy jedzenie, dobrze. Kuchnia ruszy. Czy oni nam to już zjedli, patrzcie. Przepraszam bardzo. Gdzie to jedzenie się podziało? Nie wiem. Zawalony budynek. Lecimy teraz w takim razie tutaj. Nie czekamy z tym. A jedzenie miało trafić. I jedzenie poszło się, nie powiem co. Zjedli surową żywność. Mieszkańcy zmuszeni jest surową żywność. Nie zaspokoili oni ich głodu w głównym stopniu. Co razy żywnościowe. No jak? Mogliście mi zjeść 30 sztuk jedzenia. To byłoby 60 sztuk jedzenia. No słuchajcie, to jest mega chamstwo. To byłoby 60 sztuk pełnych racji żywnościowych. Ale nie, oni musieli zaspokoić głód. Tu, teraz, natychmiast. Umiarkowane odmrożenie mieszkania stało się ciężko chory. No to ja już przepraszam, to ja już nic wam nie poradzę. Jeżeli wy takie numery mi odprawiacie, to jak ja wam mam pomagać? No, jestem zły. Ja wiem. Za dużo szczęścia miałem tutaj, to mi teraz później tak poleciało. Po prostu poleciało. Przecież to było razy dwa. 4 razy żywnościowe za 2 surowe żywności. Musieli to zjeść. Ciekawy jestem jednej rzeczy teraz w takim razie. Czy ja mogę ich spauzować na przykład na działaniu? Czy na przykład tutaj? Poczekajcie, jak klikam tu, no nie. Mogę zanulować teraz, bo no nie, za 12 godzin. Czyli trzeba tak wytimingować, żeby naprawdę oni trafiali. Kolejny dzień pracy, jak Bóg da, zapewni nam ciepłe jedzenie. Powinniśmy być wdzięczni, że to co mamy, tak myślę. No tak, jak zjedliście surową żywność, to skąd mam to jedzenie teraz wam wygarnąć? Co, z kieszeni wam wyczepię? No bez przesady. Dobra, kolejne baraki, lecą kolejne baraki w takim razie. 12 drewna, proszę, budować kolejne baraki. Ale naprawdę, jak tak można było zrobić? Ja się pytam. Nie wiem, ja nie wiem, jak oni mogli taki numer mi wywinąć. Dobra, odpalamy ogrzewanie w takim razie. Co tu mamy? Tutaj możemy odpalić oczywiście także. No i zbieram drewno, żeby tutaj więcej stali wydobywać. Mi jest potrzebna teraz stal. Tam nic nie klikam, już jedna osoba mi zmarła i więcej nie chcę. 46 minuty. Okej, okay, tutaj już odpalamy od 6 do 20, dobra. 5 czeka, nie pracują, bo czekają. Mam nadzieję, że teraz przynajmniej jedzenie trochę przetworzę. Bo tutaj będzie jedzenie, ile szło? 14 minut. Troszkę się podreperuję z tym jedzeniem. Mam nadzieję. Mamy 64, super. A teraz nie wysyłają. Widzicie? To jest to. Pytam, czy wy mi jakoś pomożecie? Wymień zasoby na żywność. 30 drewna, 50 stali. A, widzicie, czy też mi się wysyła. 30 drewna, 50 stali? To jestem w stanie się pogodzić. Tak.
Londyn, średnia. Wy, średnia. Mieszkanie i ochrona zdrowia. Mieszkańcy i ochrona zdrowia, ukończenie doskonalenia, jak mogę, żywność, przemysł urzędu doskonalenia, komunikacja, żywność, drewno, nie, no to jest w sumie, na razie tego nie chcę tutaj mocno naciągać, na razie niech tam współpraca idzie i coś mam informację. O, nowy Londyn sobie od nas przypomniał, patrz, dzień dobry. Pochwalamy znalezienie innej osady i nawiązanie kontaktu z jej przedstawicielami. Jej plony bardzo pomogą w poprawie na sytuacji żywnościowej. O, na pewno. Musimy jednak przypomnieć, że wszelką łączną zewnętrzną i rozdział pożywienia jest odpowiedzialny wyłącznie Nowy Londyn. Proszę natychmiast wstrzymać kontakt z Hot Spring, przekazywać nam surową żywność, którą otrzymaliście. O, na pewno. Musimy porozmawiać. Nie mamy o czym rozmawiać. Dokładnie, nie mamy o czym rozmawiać. Spadajcie na drzewo. Teraz jesteśmy w pełni niezależni. Naprawdę, ja się nie będę cackał. 10 godzin 52 minuty. Naprawdę oni nas tutaj potraktowali niefajnie. Komunikacja. Proszę nam pomóc. Więcej drewna. No dobra, na razie tutaj miesza z tym. Nic nie będę kombinował. Do usłyszenia. Żegnam. Żegnam, nie ma. Koniec z władzą nad nami, tak jest. Cholerne bydloki. Dość już tego. Niepodległość. Ludzie mają dość. Szefie, wybuchły zamieszki. Ludzie odmawiają wykonywania rozkazów z Nowego Londynu. Prezes z panami skanduje tłum. Dość tego, krzyczy pewna górniczka wymachująca Oskarem. Oskardem. Cholerni dranie traktują nas jak śmieci znęcają nad naszymi dziećmi. A teraz chcą, żebyśmy stracili naszą nadzieję na przetrwanie. Nie ma mowy! Ludzie wygonili na zewnątrz urzędników siedziby administracji i chcą ich natychmiast wrócić z obozu. Powinniśmy interweniować, aby urzędnicy mogli się przygotować do podróży do Nowego Londynu. Nie odeślimy urzędników do domu. Tak, powstrzymamy naszych ludzi. Ludzie wygonili na zewnątrz urzędników siedziby administracji i chcą ich natychmiast wrócić z obozu. Nie odeślimy urzędników do domu. Odeślimy, tak jest, nie ma, koniec. Koniec burzy, jak mogę się tego do nas domagać? Lepiej nam będzie bez tych pijawek z Nowego Londynu. Nie ma. A czy co, wygoniłem czy nie wygoniłem? W końcu nie wiem. No w tym momencie powiem wam szczerze, nie wiem, co się stało. Poczekajcie, tutaj mamy. A, wyganiamy. Wyganiamy ich, żegnam was, nie ma, koniec, nie będzie darmo zjadów, na dodatek jeszcze, koniec tego, dobrze. Tu jest za zimno, więc musimy podgrzać, żeby kuchnia wypracowała i mamy to, Nowy Londyn. Wy zdradzieckie szumowiny, wasz obóz zostaje oficjalnie rozwiązany, po powrocie staniecie wszyscy przed sądem za zdradę. Macie 3 tygodnie, by przekonać nas, że zmieniliście postępowanie i chcecie pozostać lojalnymi obywatelami Nowego Londynu. Później zostaniecie schwytani i przywiezieni w kajdanach na miejsce. I niech Bóg wam swoje opiece. To był Nowy Londyn bez odbioru. Brednie. Zgadza się. Bunt. 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 Koniec tego. Nie będziemy posługiwaczami. Nie będziemy się słuchać Nowego Londynu. Bo to, co nam zafundowali, to była typowa. Typowe. To było po prostu takie mega. Administracja Nowy Londyn niska. Tutaj za to z tymi będziemy współpracować w pełni. Ja jestem za tym, żeby z nimi współpracować i tutaj gotujemy, słuchajcie, 16 posiłków mamy do gotowania, więc gotujemy, ale trzeba tamtym też coś wysłać w zamian. Tutaj pracują czy nie? Podgrzewamy. Proszę, grzejemy i pracujemy, mam nadzieję, że to troszkę nam podreperuje całą sytuację. Tutaj nie pracują, tutaj budują. Jak ta temperatura? 40 stopni, no ale jest, no jest jak jest, musimy sobie dać radę. 3 tylko chorych, więc wiecie co, no to to musiałoby tak zajść. Ten bunt musiał, do tego musiało dojść, bo naprawdę... Ech. Tylko właśnie się zastanawiam, czy tych pracowników w końcu wygoniłem, czy nie. No to jest takie zastanawiające. Dobra, póki co ruszamy z tym, ruszamy, przetwarzamy drewno. Więcej drewna, mogłem sobie w sumie ewentualnie zamówić drewno. Co tu się dzieje? Poszukaj pomocy w rozwiązaniu. Łączność została zerwana, więc nie możemy już wycofać się z podjętej decyzji. Nawet jeśli nasi ludzie ochłonęli i zaczęli się zastanawiać nad słusznością deklaracji niepodległości, nie pozostało nam nic innego, jak tylko przygotować się na poparcie ekspedycji karnej, którą, jak musimy przyjąć, zostanie wysłana z Nowego Londynu. Będziemy do tego potrzebować więcej ludzi i zasobów. Spróbujmy więc odszukać na Frostlandzie ocalałych.
Może jest więcej osad takich jak Hot Spring? Jeśli tak, warto się zwrócić o pomoc do nich. Interesujące. Konfrontacja, poszukaj innych. Trudne czasy, wypowiedziano wiele ostrych słów i podjęto wiele pochodnych decyzji. Ale czas na się cofnąć. Powinniśmy skupić się teraz na poszukiwaniu Frostlandu. Nadziei na znalezienie innych ludzi. Sami nie mamy w Nowym Londynie żadnych szans. Poza tym pozostaje nam tylko czekać na ich kolejny ruch. Robi się niebezpiecznie, ale no sorry. Do tego musieliśmy doprowadzić, bo to było po prostu złe i niedobre. W takim razie tutaj nasi robotnicy tutaj spacerują. Hot Springs, pogadajmy z nimi. Komunikacja średnia. Potrzebujemy pomocy przeciwko Nowemu Londynowi, zobaczmy. Przykro nam, że nasze powody doszły do konfliktu z Nowym Londynem. Jeśli nam pomożecie, będziemy mogli wesprzeć was w dowolnych zmaganiach. Będziemy wdzięczni, jeśli pomoże nam stworzyć podstawową opiekę medyczną, zbudować baraki. Brakuje nam ludzi i zasobów, byśmy mogli się tym zająć sami. A boimy się, że nie przetrwają kolejni śnieżycy. Dobra, nie ma problemu. Pojawi się problem, możecie nam pomóc. Potrzebujemy więc nieco żywności. Własnym stanie jednostek, które uzyskuje przychylność Hot Springs. Na razie mniejsza z tym. Dobra, mamy to, w takim razie spoko. Sądzę, że tutaj się zrobiło ciekawie. Rozwój sady, wybuduj podstawowe domy, zapewnił pracowników. Ciekawe. Wymaga użyć wygnani urzędnicy, jednostki tutaj. Ale u nich, czy da się coś? A tu mamy napraw pompy. Grubo. Podstawowe domy, powiem wam, grubo tego będzie. Żywność, udoskonalenie. Faktycznie wymienię zasobów żywności 350. No to się porobiło, powiem wam szczerze, ciekawie. Nawet bardzo ciekawie się porobiło. No dobrze, w takim razie pracujemy. Tylko drewno nam mocno szwankuje, widzę. Zwiększmy tutaj czas pracy. Wiem, że niezwolnienie rośnie, no ale sorry. Trzeba. I tutaj chciałem zrobić też żywność, zasoby, tartak, młot węglowy. W tym miejscu gdzieś zrobiłem, chciałem ten młot węglowy. Ale w sumie tak nie ma komu pracować. Mamy 8 i czekamy. Zaraz tutaj warunki się polepszą, będzie cieplej. Plus 2 będzie nawet, więc będzie super, no ale... I później jest spadek o 1. No i znowu spadek o 1. No to się ciekawie robi, powiem. Dobra, przyspieszamy. 3 głodnych. Dobra, wiecie co? Mogę wyłączyć gotowanie w takim razie. Dzięki temu szybsze gromadzenie zasobów, badanie jest zakończone. Dobrze, badamy. Co możemy teraz badać? Chciałbym przyrządy kreślarskie, nie mamy drewna. Usprawnienia, dzięki temu ich wydajność wzrośnie o 25%. Zwiększenie zasięgu, tak. Tak. Tak, start, proszę bardzo, robimy to. I mamy, i coś przyszło, coś, co tu jest? Kobieta w żałobie. Przy grobie w śniegu siedzi kobieta, która szlocha z rozpaczy, trzymając dłoń swojego zmarłego męża. Może trzeba było się jednak zgodzić na jej pochówkę. Zróbmy wyjątek. Niezadowolenie znacznie wzrośnie. Zrobiłem, co było określone. Nadzieja znacznie się zmniejszy. Nadzieję mogę obniżyć. Niestety, to było konieczne. Dobrze, rozwój idzie. Tutaj jest ogarnięte. Młotów na razie nie buduję. Idzie ocieplenie. Niestety, tu dostaniemy po głowie znowu za 4 godziny. To z węgla zasoby wyczerpane. Właśnie wyczerpaliśmy zasoby węgla, więc tutaj wyłączam to i tutaj zwiększam wydobycie drewna. Więc mamy 35 drewna, budujemy kolejne domy, mieszkańcy czy jedzenie. Wiecie co, ja wolałbym jedzenie wysłać. Mieszkańcy Hot Springs brakuje podstawowych zasobów, a udało im się zgromadzić sporo żywności. Hot Springs wyśle nam 20 jednostek surowej żywności. 20 jednostek? Dlaczego? Podstawowe domy. Chodźmy, dam 30 jednostek tutaj. 30 za 30, no to się lepiej. Podstawowe domy. Tutaj dostajemy 30 także. I 5 za 5 robotników, no ale nie mamy. Podstawowe domy, budujmy to. Dobra, poleciało to. 17 i tutaj może te baraki u nas jeszcze ulepszymy. Mógłbym faktycznie ulepszyć chociaż jeden. Wiecie, powoli, systematycznie do przodu. Zwiadacz dotarli, zawalony budynek, mamy to. Mamy jakiś zawalony budynek. Widzimy lawinę gruzy, to jedynie co pozostało po kamiennej konstrukcji, która nigdy stała tym kanionem u podnóża góry. Zbadajmy to. Nie jesteśmy pewni, czym było to miejsce, ukrytym w górach schronieniem, wojskową wieżą strażniczą. Na górze pomijamy strzem białej flagi. Bóg wie, jakim cudem przetrwała. Nie wiemy, czy zawsze była ta tego koloru, czy może z czasem wyblakła. Weźmiemy zasoby i mamy kamienny mur.
idziemy w stronę kamiennego muru. Natomiast jak tutaj czasowo, no już prawie kończymy dzisiejszą pracę, prawie skończona. No mimo wszystko, słuchajcie, ogromnie wam dzisiaj dziękuję za to, że mi byliście pomocni jak nigdy, bo powiem wam, no w niepodległość nie głaszę się samemu. Natomiast jeżeli wam się odcinek podobał, zapraszam was do łapkowania, do subskrypcji i do polecania. Dokładnie, cieszymy się wolnym czasem i zapraszam was już na kolejne przygody z Frostpunk. Trzymajcie ciepło, pozdrawiam was, Staniu, hej hej!